lud wrócić. Po prawej stronie jest Kreml, a tam uniwersytet. Z czego wynika negatywny stosunek Zachodu wobec pana? Ze strachu. Przed panem? Przed Rosją. Naszym rozmiarem, bronią atomową, naszymi możliwościami w wielu innych dziedzinach. To stare wzorce myślenia. Zachód chce, żeby stosował pan i akceptował zachodnie reguły. Nie, muszę postępować tak, jak oczekuje ode mnie mój naród. Tymczasem naród ma różne oczekiwania. Niektórzy od Władimira Putina nie oczekują już niczego. Ja Putin. Realizacja Hubert Zajpel. Syberia. 5 godzin lotu samolotem z Moskwy. Temperatura -37 stopni. Konflikty rozwiązuje się tu w tradycyjny sposób. Do najbliższego miasta trzeba lecieć godzinę helikopterem. Weekend Putin przeznaczył na odpoczynek. Żadnych spotkań, demonstracji, żadnych politycznych żądań. Władimir Putin i jego przyjaciel Siergiej Szojgu, minister do spraw obrony cywilnej i sytuacji nadzwyczajnych, przygotowują się do polowania. Putin czuje się dotknięty, że wszelkie zło w Rosji kojarzy się z jego nazwiskiem. To atak na jego życiowy projekt i jego przeszłość. Wprawdzie publicznie wybrał ucieczkę do przodu, określając demonstrację w Rosji jako coś naturalnego, ale nikt nie uwierzył w jego słowa, zwłaszcza opozycja. W polowaniu uczestniczą tylko nieliczni, wyłącznie mężczyźni, kilku przyjaciół, ochrona. Cisza, dystans i lojalność. Tego potrzebuje w dniach przed wyborami. Sam Władimir Putin nie przypisuje sobie żadnej winy, przynajmniej pod względem formalnym. Z wykształcenia jest prawnikiem. Mogłem zmienić konstytucję i nagiąć ją do własnych celów, ale nie zrobiłem tego. Uważam, że istnieją fundamentalne wartości, do których kraj powinien się przyzwyczaić. Zbierają się uczestnicy zjazdu partii, na którym Putin po raz trzeci otrzyma nominację na urząd prezydenta. Jedni będą wybierać, inni klaskać. Msza koronacyjna została zaplanowana jak w sztabie generalnym. Urzędujący jeszcze prezydent Dmitrij Miedwiediew czeka w szatni na sygnał do wejścia ze swoim następcą i jednocześnie poprzednikiem.
Choć najpierw wymieniono nazwisko Miedwiediewa, skandowane okrzyki odnoszą się do Rosji i Putina. Zachód liczył na drugą kadencję Miedwiediewa. Jeśli ktoś na Zachodzie stawia na jakieś osoby czy pojedynczych polityków, popełnia wielki błąd. Nie należy stawiać na konkretne osoby, tylko na naród rosyjski. Nic nie może być pozostawione przypadkowi. Zasłużony generał zna tylko jednego kandydata. Drodzy przyjaciele, szanowni koledzy, przy wyborze prezydenta Federacji Rosyjskiej proszę o poparcie kandydatury Władimira Władimirowicza Putina. Młody przedsiębiorca występuje z takim samym apelem. W końcu głos zabiera przedstawicielka narodu. Popieram kandydaturę Władimira Władimirowicza Putina na urząd prezydenta. Bo my, matki wielodzietnych rodzin i rodzin adopcyjnych, wiążemy z nim duże nadzieje. Wybraniec partii udowadnia, dlaczego to on, a nie Miedwiediew, jest mężem opatrznościowym. To dobrze, kiedy ludzie skandują Rosja, Miedwiediew i Putin. Dziękuję. Skoro wołacie Rosja, musi być słychać wszystkich, a więc jeszcze raz. Dziennikarze obserwują tę inscenizację poza salą obrad na monitorach, jako transmisję na żywo. Wewnątrz zajęła miejsce telewizja państwowa, transmitująca obrady na cały kraj. Dziennikarze tylko by przeszkadzali. Partia potwierdza wybór kandydata w 100%. Oczywiście nasi oponenci polityczni krytykują władzę, wytykają brak demokracji, wolności prasy i tak dalej. Niech krytykują. Mają możliwość wypowiedzieć się publicznie. To dowód na to, że media funkcjonują normalnie. I dzięki Bogu nikt im tego nie utrudnia. To znaczy, że dla naszego społeczeństwa powrót do przeszłości nie jest możliwy. Z tym zastrzeżeniem, że dotychczas żadna inna partia nie mogła na żywo przedstawiać programu swojego kandydata w państwowej telewizji. Mimo wszelkich protestów nikt nie wątpi w zwycięstwo Putina. Dlatego jego przyjaciel, były minister obrony Siergiej Iwanow, udał się na Kreml, by zająć się sprawami administracyjnymi i przygotować powrót Putina na najwyższy urząd. Na сегодняшний день реально. W chwili obecnej Putin nie ma realnego przeciwnika politycznego. Mogę sobie wyobrazić drugą turę wyborów. Ale po pierwsze dobrze wiem, że nie obawia się drugiej tury. Po drugie mam stuprocentową pewność, że gdyby nawet do niej doszło, i tak wygra. Kto ma pieniądze i znajomości, tego wieczoru siedzi w Teatrze Bolszoi, który po latach remontu otwiera swe podwoje dla wyższych sfer. To wydarzenie towarzyskie.
Tego rodzaju wydarzenia kulturalne są Putinowi obce. Trenuje hokej na lodzie. Ponieważ nie jest w tej grze mistrzem, czasem długo trenuje sam w pustej hali. Dystans zarówno wobec Nowobogackich, jak i swojego poprzednika pomaga w walce wyborczej. Hokej na lodzie to sport narodowy. W 2014 roku w Soczi odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie. Putin będzie miał wtedy 62 lata. Jako prezydent mógłby otworzyć olimpiadę, sunąc po błyszczącym lodowisku. Dlatego korzystnie byłoby w miarę pewnie stać na łyżwach. W tym celu trenuje nawet godzinami. Petersburg, drugie najważniejsze miasto w Rosji po Moskwie. Tu Putin dorastał w latach 50. i 60. Wówczas miasto nosiło nazwę Leningrad. Nigdy nie poznał dwóch starszych braci. Zmarli w wieku dziecięcym na długo, zanim się urodził. Najwięcej czasu spędzałem na podwórku z innymi chłopcami. Wszyscy byli tacy jak ja. Nie było tam oligarchów ani funkcjonariuszy partyjnych. Ci mieszkali gdzie indziej. U nas mieszkali prości ludzie z rodzin robotniczych. Przez większość czasu bawiliśmy się na podwórku. Tam rozgrywało się całe życie. Od rana do wieczora, czasami do późna w nocy. Rodzice wracali z pracy i wołali nas do domu. W mieszkaniu komunalnym, gdzie mieszkałem z rodzicami, mieliśmy 25-metrowy pokój. Mieszkała tam jeszcze 3-osobowa rodzina i kolejne 2 osoby. I jeszcze jedna семья, tam вообще było tylko 2 человека. W czasie II wojny prawie żadne inne miasto nie ucierpiało tak jak Leningrad. Przez 871 dni niemieckie oddziały oblegały miasto, odcinając mieszkańców od zaopatrzenia. Zmarły setki tysięcy ludzi. Ojciec Putina został ciężko ranny na froncie. Rodzice przeżyli wojnę, a w następnych latach starali się radzić sobie z wojenną traumą. Nie mogę powiedzieć, że byliśmy emocjonalną rodziną. Wszystko sobie opowiadaliśmy, dzieliliśmy się wrażeniami. Każdy żył swoim życiem. Ale rozumieliśmy się, a moi rodzice zostali ze sobą do końca życia. Mimo to nie było emocji, żadnych opowieści o bohaterskich czynach, o problemach czy tragediach. Nie lubili o tym mówić. Papa był, знаете, такой пролетарий. Ojciec był prawdziwym proletariuszem. Krytykował все время Володю. Stale miał pretensje do Władimira, krytykował go. Oczywiście kochał syna, ale chyba bał się uchodzić za zbyt dobrodusznego. Боялся показаться каким-то, может быть, слишком добрым.
A mama była prosto, natomiast znaете, matka była uosobieniem dobra. Доброта, zawsze starała się unikać konfliktów. Żeby wszystko było dobrze, przebiegało w sposób pokojowy, bezkonfliktowy. Ojciec był zupełnie inny, typowy przedstawiciel klasy robotniczej. W sali gimnastycznej spotyka się związek judo. Tu Putin zaczynał treningi w młodości. Już od małego chciał wygrywać. Kierowało nim pragnienie wybicia się. Dlaczego zająłem się sportem? Kiedy wszyscy byliśmy tacy sami, biegaliśmy po podwórku, mieliśmy po 6, 7 czy 8 lat. Wszyscy byliśmy tacy sami. Potem, kiedy dorastaliśmy w wieku 13-14 lat, zaczęły pojawiać się różnice. Ktoś był większy, silniejszy, zdrowszy. Miał przewagę fizyczną. Cechy charakteru nie wystarczały, żeby utrzymać przywództwo. Potrzebne mi były instrumenty, żeby zachować pozycję w stadzie. I вот уметь так отдавать себя ради достижения. Musiałem dać z siebie wszystko, żeby odnieść zwycięstwo i uzyskać dobry wynik. Zdobyć doświadczenie, jak działać w takich sytuacjach. To wszystko kształtuje charakter. Sport odgrywa tu ważną rolę. Chodzi o to, żeby umieć się zmobilizować, skoncentrować się całkowicie na zdobyciu określonego celu. Moskiewski Biały Dom, siedziba premiera. Zebranie gabinetu. Władimir Putin zazwyczaj pojawia się dopiero, gdy jego ekipa zajęła już miejsca. Członkowie gabinetu wiedzą o tym. W czasach wczesnego Związku Radzieckiego przyjętą koncepcją pedagogiczną było wychowanie autorytarne i to niewiele się zmieniło także w dzisiejszej Rosji. Dominuje nauczanie ex cathedra. Nie ma wątpliwości co do podziału ról. Wiadomo, kto jest nauczycielem, a kto uczniem. Ku utrapieniu swoich doradców nauczyciel Putin nie jest zwolennikiem zwalniania współpracowników. Postępuje lojalnie wobec tych, których wybrał, dzięki czemu nawet niepopularni ministrowie mają szansę przetrwać. Siła Putina tkwi także w tym, że potrafi koordynować rozbieżne interesy ośrodków władzy. Ja myślę, że nasz gabinet ma dwa skrzydła. Nasz gabinet składa się z dwóch frakcji. Jedna opowiada się za silnym wpływem państwa na gospodarkę, regulacją rynku i inwestycjami państwowymi. Druga frakcja to skrzydło bardziej liberalne, które stawia na klasyczne modele rynku i gospodarkę prywatną oraz stworzenie przez rząd przejrzystych reguł gry. O ich zachowanie chodzi Putinowi od początku kariery politycznej, także po rozpadzie Związku Radzieckiego. Chce być respektowany jako równorzędny gracz. Już w 2001 roku, gdy nowy prezydent przemawiał w niemieckim Bundestagu, słychać było nutę rozczarowania, że po początkowej euforii Zachód traktuje nową Rosję na dawnych zasadach. Heutzutage werden Entscheidungen
Dzisiaj decyzje podejmuje się bez nas. Jesteśmy tylko stanowczo proszeni, by je potwierdzać. A nawet mówi się, że bez Rosji nie można tych decyzji podjąć. Czy to normalne? Czy to jest poważne partnerstwo? W rzeczywistości wciąż nie nauczyliśmy się sobie ufać. Mimo wielu słodkich przemówień, potajemnie nadal stawiamy opór. A to domagamy się lojalności wobec NATO, a to sprzeczamy się co do celowości jego poszerzenia. Wciąż nie potrafimy się porozumieć w sprawie systemu antyrakietowego i tak dalej. Odkąd NATO ustawia rakiety przy granicy z Rosją, ta demonstruje siłę i zbroi się. NATO twierdzi, że tarcza rakietowa nie jest wymierzona przeciwko wam, tylko przeciwko Iranowi. Rozśmieszył mnie pan. Daj wam Bóg zdrowia. Daj Boże zdrowie. Już koniec roboczego dnia. Kończy się dzień pracy, czas spać. Wrócę do domu w dobrym humorze. Co касается нас? Jeśli chodzi o nas, to jesteśmy zaniepokojeni. Te radary i systemy obrony, które mają być ustawione w Europie, pokrywają terytorium Federacji Rosyjskiej aż po Ural. I jakby żeby neutralizować część naszej broni nuklearnej, która z kolei stanowi podstawę naszego potencjału obronnego. Dla wszystkich fachowców to jest jasne. A nam mówią, bez obawy, wprawdzie to instalujemy, ale nie będziemy tego używać przeciwko wam. Jesteśmy dobrzy. Popatrzcie na oczy. Ale tak się nie robi. Dlatego się roześmiałem. Ja поэтому так и развеселился. Moskwa świętuje rocznicę zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami. Wizja, że po rozpadzie Związku Radzieckiego nowa Rosja mogłaby się dalej rozpadać, to dla Putina koszmar. To, że separują się pojedyncze państwa jak Czeczenia, a największy kraj na świecie stopniowo mógłby tracić znaczenie, przekracza jego polityczne wyobrażenia. Dla utrzymania potęgi Rosji zaryzykował nawet wojnę, w której zginęły tysiące cywilów, ale też wielu rosyjskich żołnierzy. To była wysoka cena, bardzo wysoka. Coś takiego na zawsze zostaje w pamięci. Ale jestem pewny, że gdybyśmy wtedy nie byli konsekwentni i okazali słabość, skutki byłyby straszne, a liczba ofiar znacznie większa. Rosja wpadłaby w niekończący się ciąg krwawych lokalnych wojen. I mielibyśmy drugą Jugosławię. Nie jest pan urodzonym dyplomatą. Oczywiście, że nie. W ogóle. Bomby rozpryskowe zabijały setki ludzi. Nie sądzi pan, że próbując zwalczać terroryzm w Czeczenii, zwalcza pan również cywilną ludność Czeczenii? Chce pan zostać islamskim radykałem i pozwolić się obrzezać? To zapraszam do Moskwy. Jesteśmy krajem wielowyznaniowym i mamy dobrych specjalistów. Każę tak przeprowadzić operację, że nic nie zostanie. Tutaj studiowałem. To Uniwersytet Leningradzki, dzisiaj Petersburski. W tym budynku pracowałem jako referent.
Syn robotnika Władimir wcześniej zaczął marzyć o służbie wywiadowczej za granicą, o awansie do owianej tajemnicą elity. Dla dobra narodu i ojczyzny chciał wyjechać za granicę. Dlatego studiował prawo. Wiedziałem, że ludzie pracujący w wywiadzie albo kontrwywiadzie bezinteresownie służą swojemu krajowi. Są gotowi zaryzykować wszystko dla wielkich ideałów, nawet za cenę życia. Przede wszystkim takie miałem wyobrażenia. No ja go спросил. Ja zajmuję się muzyką i tam. Zapytałem go jako muzyk. Gram na wiolonczeli, znam się na tej dziedzinie. Jaki ty masz zawód? Czym się zajmujesz? Rozumiem, że dbasz o prawo i porządek. Czegoś strzeżesz albo ścigasz przestępców? Może porządek ochraniasz, или что-то охраняешь, или ловишь каких-то преступников? On сказал: "Nie", odpowiedział. Jestem specjalistą od ludzkiego zachowania. С людьми. Pytanie go o pracę było bez sensu. Вы знаете, вот о профессии его было бесполезно спрашивать. Нет, ну, если у человека есть такое. Если ktoś koniecznie chce opowiadać, że pracuje w wywiadzie, to nie ma tam czego szukać. Mówił pan żonie przed ślubem, że jest pan agentem KGB? Я ей долго не говорил. Długo o tym nie wiedziała. Potem oczywiście jej powiedziałem, bo powinna wiedzieć, za kogo wyszła za mąż. Tylko nieliczni mają w Moskwie taki projekt na życie. Wymarzony zawód agenta stracił blask. Związek Radziecki przestał istnieć 20 lat temu. Dla większości to zamierzchła przeszłość, która z nimi nie ma nic wspólnego. Pożółkła, czarno-biała fotografia. Dla Putina także dawno zmieniły się warunki życia. Wspomnienia z tamtych czasów jednak się nie zatarły. Fakt, że w zawirowaniach lat 90. udało mu się przebić i wciąż stoi na pierwszej linii frontu, nie pozwala mu w siebie wątpić. Jeszcze długo nie uzna się za pokonanego. Moskwa i protesty to w końcu nie cała Rosja. Wybory wygrywa się na prowincji. Putin wie, że nie nadaje się do Facebooka. Czołowi działacze partii Jedna Rosja występują do raportu. Sytuacja jest poważna. Cel statutowy ugrupowania można opisać dwoma słowami: Władimir Putin. Jest ich szefem, nie będąc członkiem partii, co jest możliwe chyba tylko w Rosji. Dziś szef partii dodaje swoim ludziom odwagi, wskazuje na sukcesy minionych dni i wylicza, co jeszcze jest do zrobienia. Wyniki sondaży spadają, odkąd opozycja nadała rządzącej partii etykietkę oszustów i złodziei. Spotkanie na szczycie ma jeden cel – zademonstrować, że partia jeszcze żyje. Tylko nikt nie liczył się z nagłym spadkiem napięcia we własnym kręgu. Był największym protektorem Putina. Borys Nikołajewicz Jelcyn, wojowniczy prezydent o ambicjach demokratycznych. Jelcyn popierał Putina na Kremlu, gdy ten zaczynał tam pracę w administracji w 1996 roku. Kiedy przenosiłem się do Moskwy, nie miałem wielkich ambicji. Pojechałem tam tylko dlatego, że należałem do najbliższego kręgu pracowników mera Petersburga Sobczaka. A po jego wyborczej porażce nie miałem szans dostać pracy w nowej administracji miasta.
у меня не было шансов остаться в новой администрации. И 1 августа 96 года, 1 сентября 1996 года, когда Ельцин выиграл выборы, zostałem zastępcą kierownika Biura Administracji Prezydenta. Putin szukał posady i zaproponowałem mu, żebyśmy razem spróbowali zatrudnić się w administracji prezydenta. Zrobił pan błyskawiczną karierę. W ciągu 4 lat zdobył pan najwyższy urząd. Kto pana wspierał? Nikt. Nikogo nie miałem, żadnego wsparcia, żadnych znajomości. Nie było witamina B. U mnie nie było niczego. Dzięki swojej skuteczności Putin szybko dostał się do wewnętrznego kręgu władzy. Administracja Jelcyna była słaba. Putin stał się nieodzowny. Wkrótce został szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, sukcesorki KGB, z której wystąpił przed laty w Petersburgu. Wówczas niewiele było osobowości sprawujących władzę, które by twardo i zdecydowanie realizowały własną linię. Sytuacja była trudna i dlatego Putin okazał się potrzebny. Kiedy został mianowany szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, jego wpływy znacznie wzrosły. Kiedy został szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, zadzwonił do mnie i zaproponował mi pracę dyrektora. Ostatnie lata ery Jelcyna. Na tej naradzie należy planować. Rządziło się przez aklamację i zależnie od poziomu alkoholu. Źle usiedliście. Pierwszym zastępcą jest Stiepaszyn. Usiądźcie jak należy. Siergieju Wadimowiczu, zamieńcie się miejscami. Pierwszym wicepremierem jest Siergiej Wadimowicz Stiepaszyn. Stiepaszyn wkrótce zostanie premierem. 89 dni później na tym stanowisku zmieni go Putin. Putin łączył w sobie dwie interesujące cechy. Był doradcą demokratycznego przywódcy Rosji, a ponieważ stale towarzyszył Jelcynowi, także otoczenie Jelcyna mu ufało. Tych, kto w to czasie pracował w administracji u Jelcyna. I to, co on miał wpływ. Z drugiej strony miał silny wpływ na struktury ochrony bezpieczeństwa i prawa. W 1999 roku Borys Jelcyn mianuje Putina na swojego następcę. Ten okazuje wdzięczność. Pierwszy dekret nowego prezydenta gwarantuje Jelcynowi i jego ludziom ochronę przed wszelką odpowiedzialnością karną. To cena władzy? Proszę zapytać Putina. To normalne. Putin bez ustanku przemierza olbrzymie przestrzenie Rosji. Lata samolotem przez 9 stref czasowych, by osobiście pilnować porządku. Przy takich rozmiarach kraju dla jednostki to dosyć beznadziejne zadanie. Kiedy Putin siedzi na tle tapety, mógłby nawet przyjąć jej kolor, by opinii publicznej zasygnalizować normalność. Musi rządzić dla dobra kraju. Człowiek z misją. Innymi sprawami zajmuje się oficjalnie dopiero wtedy, kiedy to naprawdę konieczne. O kryzysie nie mówi. Ja
Если ты с ним вместе, если ты с ним дружишь. Если ktoś się z nim przyjaźni i współpracuje i jest niezawodny, to nigdy nie zostawi go w potrzebie. To bardzo ważna cecha w życiu, a w polityce podwójnie ważna, zwłaszcza dla mężczyzny. Nie być zdrajcą, nie być tchórzem i nie zostawiać najbliższych na pastwę losu. Jakie ma negatywne cechy? Gdyby był już emerytem, to bym je wymienił. Trudno go przekonać do zmiany zdania. I on nie prosi. Nie wybacza komuś, kto go zdradził, oszukał albo obraził. Czegoś takiego nie zapomina. Nie puszcza płazem. Nie prosi. Nie propuszcza mimo. Ukształtowały go walki lat 90., kiedy zbankrutowało państwo, a bogacze grabili kraj. No тогда sytuacja była ciężka i te oligarchi, te siły, o których wy сказали. Sytuacja wtedy była bardzo trudna. Oligarchowie panoszyli się w sposób nieograniczony. Ale to jeszcze nie wszystko. Słabe było państwo i jego instytucje także. Kiedy przyjechałem do Moskwy, stało się to jeszcze wyraźniejsze. To wywołało u mnie sprzeciw i wolę zaprowadzenia elementarnego porządku. Tuż po objęciu urzędu Putin zaprasza na Kreml oligarchów. Zapowiedź jest wyraźna. W przyszłości powinni trzymać się z dala od polityki. Da. My przedstawiliśmy pewne tak, stawialiśmy żądania. Żądałem, żeby wszyscy przestrzegali prawa. Powiedziałem, że koniec z rabunkową gospodarką w Rosji. I wszyscy to zrozumieli. Michaił Chodorkowski miał jednak własne plany. Miliarder w ciągu kilku lat dzięki niejasnym interesom i znakomitym kontaktom z rządem stał się jednym z najbogatszych ludzi w Rosji. Wypowiada walkę nowemu prezydentowi, finansuje opozycję i stawia na Zachód. Swój koncern paliwowy Yukos, numer 2 w kraju, zamierza sprzedać amerykańskiemu potentatowi. Kremlowi zarzuca korupcję. Putin kontruje zarzutem uchylania się od płacenia podatków. Na Kremlu dochodzi do rozgrywki. Rozstrzyga się kwestia, kto naprawdę ma władzę w kraju. Na kolejnym slajdzie widać, że korupcja w Rosji sięga 30 miliardów dolarów rocznie. To 10-12% PKB. Nie zapominajmy o podatkach, a raczej oszustwach podatkowych. Już o tym dyskutowaliśmy. Może dlatego tyle osób ubiega się o pracę kontrolera podatkowego. Kilka miesięcy później Chodorkowski zostaje aresztowany za oszustwa podatkowe i skazany na 8 lat więzienia. Jego adwokaci zwracają się do Trybunału Europejskiego. Czytał pan wyrok. W postanowieniu Trybunału Europejskiego jest jeden punkt widoczny czarno na białym. Trybunał nie dopatrzył się w sprawie Chodorkowskiego tła politycznego. W grudniu 2010 roku Chodorkowski miał drugi proces. 10 dni przed ogłoszeniem wyroku powiedział pan, co dla polityka jest bardzo nietypowe, że cokolwiek by się okazało, Chodorkowski jest winny. Miałem na myśli wyrok wydany wcześniej, który był już prawomocny. A co powiedziałem? Miejsce złodzieja jest w więzieniu. Pan jest innego zdania? A wy считаете по-другому? Od tamtej pory także gospodarka jest sprawą szefa. Również bankructwa, jak w przypadku firmy Proletarski, produkującej śruby do statków, która nie może utrzymać się na powierzchni. Załoga i menadżerowie czekają na Władimira Putina i na pomoc. Już pomógł fabryce cementu w sąsiedztwie, której właściciele z dnia na dzień zamknęli firmę z powodu niedostatecznych zysków. Wtedy przyjechał z interwencją. Kiedy powiedziałem, że tu przyjadę, to biegaliście jak karaluchy.
Tysiące ludzi stało się zakładnikami waszej ambicji, niekompetencji i czystej chciwości. To absolutnie niedopuszczalne. Nawet jeśli właściciele nie porozumieją się między sobą, fabryka zostanie ponownie otwarta. Tak czy inaczej. Zrobimy to bez was. Wszyscy podpisali porozumienie? Deripaska podpisał. Pan? Nie widzę pańskiego podpisu. Niech pan tu podejdzie i podpisze. To jest porozumienie. Proszę mi oddać pióro. Chęci i wyobrażenia Putina natrafiły na granicę. Uświadomił to sobie w ostatnich miesiącach. Teraz, będąc przez 6 najbliższych lat prezydentem, chciałby znaleźć następcę. Kogoś, kto, jak mówi, będzie reprezentował narodowe interesy Rosji. Tak jak on. Ale tym razem reguł gry nie będzie ustanawiał sam. Przeciwnicy nie będą go oszczędzali. Klimat się zmienił. Przegrana jego drużyny tygrysów z ochroniarzami wówczas jeszcze urzędującego prezydenta Miedwiediewa jest jedynie okazją do sarkastycznych komentarzy wobec nadchodzących bitew. Panowie oficerowie, z okazji zwycięstwa drużyny Miedwiediewa zapraszam was na piwo. Turniej jest zakończony. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Marianna Weisdorn. Czytali Jan Wilkans i Janusz Szydłowski.